Bardziej ten podoba. O, ale weszło! Ale ostro! Dobra, dobra, ale weszło! Ale ostro! Właśnie ją nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, musisz ludzie jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć w trumnie, dlatego syno tak okrutne. Zdził mi się pierdolony koszmar, te czarne sny. I co? I nie ma śmiecia. Tak to właśnie wygląda. Obsrał się. Jest jedna sprawa. Zesrał się. Po prostu się zesrał. Ale jest jedna... tutaj całą noc i teraz uciekł, bo się boi służącego, tak? Nie, jest jedna sprawa, Marek. Jaka sprawa? Ukradł mi czapkę Balenciagi. Tak jak wtedy Gucci tobie ukradł, tak teraz mi Balenciagi ukradł czapkę. W nocy. Tą czapkę Gucci, co w niej cały czas chodzi. Tak, tak, tak. Co, no i teraz Balenciagę ukradł? Tak. Ja nie wiem. Słyszysz? Czapkę ukradł za ile? 1500? 1700 zł. 1700 zł czapkę ukradł. No dobra, temu zabrał czapkę z Gucci za 1200, teraz za 1700. I co, nie odzyskaliście? No nie. Dobra, człowieku, jedziemy go szukać. Zabiję go. Nie? Nie, no ale wpierdziel dostanie. Dobra. Masz go rozczaskać. Dobra, dawajcie, jedziemy, szukamy. Trzeba go znaleźć. Ale w nocy był i ukradł, bo jak go zostawiliśmy, to. A gdzie ty ją zostawiłeś w ogóle? Jak on ją ukradł? No normalnie, zostawiłem ją na blacie w kuchni. Jak poszedłem spać. I on zostawił. Zostawiłeś? No wiesz, powiedziałeś, że posprzątał. Posprzątał rzeczywiście, ale ukradł czapkę. Pierdziele ty. Dobra, dawajcie. No, takiego człowieka się pilnuje, nie zostawia się go samego. Przecież to jest złodziej. No zwykły złodziej, naprawdę. Chamstwo grozne. No weź go szukaj. No dobra, no to już jedziemy go szukać. No człowieku, dawaj, chodź do auta. A ja tu nie jadę. A gdzie on może być? On się na mylinie swoje wewnie zaszył jakieś. No tak, tak, tak. On właśnie dostał jakiś pustostan i tam siedzi w kamienicy. Wiesz, że będzie go trudno znaleźć? Nie. Ale oni się biją, tak? Tak, 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 tak. No dobra, to wsiadaj do auta. Ty jeszcze do Empika trzeba podjechać. Jakiego Empika? No w Empiku. A co dzisiaj jest? No dzisiaj? Kurde, czy te płyty są już od tygodnia, tak? No są już od tygodnia. Zajebiście. To czy do Empika właśnie teraz jedziemy czy kiedy? Co? Do Empika czy po walce? Teraz do Empika. No dawaj. Idziesz czy co ty robisz? Ty, pamiętasz tą sytuację, jak tak rok temu stało Lamborghini w identycznym kolorze i się spytałeś, czy chciałbym takie mieć. Gdzie? No tutaj, na parkingu, na jakimś filmie to było, ale nie pamiętam jaki film. No. Czekaj, 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 czekaj. Dzień na odwrót chyba. A... No. Nie, 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 kamerzysta zostaje youtuberem. Wtedy jak zostałem youtuberem, pamiętasz? No. No, to stało identyczne Lamborghini i się zapytałeś, czy chcę takie mieć. Ale to jest Audi. Ale wygląda Dziękuję. Tak samo. Biegnij po tą płytę, bo wszyscy wykupią zaraz. No Czaj? Co ty, no wątpię, no wszyscy są w szkołach i wiesz, pracy, no bez przesady. No, żeby się nie zdziwił, jak jest po 30 sztuk chyba na Empiku. No co ty, na pewno więcej. Wysłałem 10 tysięcy aż do Empika na pierwszy no tak, dzień. A ile jest salonu? Rano ci dzisiaj wszystko wykupią i nie będzie, biegnij. Dawaj, dawaj, bo wykupią, szybciej. No bez przesady, Marek. Dawaj, dawaj, no bez kurde, przesady. Nie wiesz, jacy są ludzie. No kurde. Czekaj, 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 czekaj. Żeby było wiadomo, gdzie szukać, tak? Empik, tak? No dobra, chodź. Jesteśmy w Empik i szukamy płyt. I olejnika trzeba ogólnie znaleźć. Ale najpierw płytę, bo ja bym sobie kupił taką płytę. O, o, jest. Jest? Jest. Ty, ale tylko tak wystawiono? Jest elegancko. I w jakiej cenie? 39,99. A co? To ja biorę, tak? Słyszysz? Nie, ja nie wezmę. Ale to miało być na polecanych. W sensie wszędzie miało być. Ale tu jest muzyka ogólnie, tam dalej. To. A, czy może gdzieś jest. Widzisz? Tu są nowości jakieś, ale tutaj nie ma. Nie, to jest muzyka polska, muzyka zagraniczna to nie. Tu będziesz miał. Jest. O. To 4 dychy. To jakie lepsze opakowanie jest. Jakie lepsze? To jest zabezpieczenie. No to ja chyba to wezmę. No dobra, zaraz weźmiesz. Okay. Może gdzieś jeszcze są? Miało być na polecanych ustawione. No to tutaj jest koniec już muzyki. Tutaj nigdzie tego nie ma. Olejnika trzeba znaleźć ogólnie. Czekaj. Chodź, musi gdzieś być jeszcze. Gdzie? Może być. O, widzę, 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 jest. No i panie, panie. Dobrze wystawione? No w sumie największa półka. Największa półka sklepy. Dobra, bierzemy. Tak, płytę kamerzystę. Daj, ja chcę ją kupić. A ja ci nie sprzedam. Jak mi nie sprzedasz? No nie sprzedam, no to... No spoko, tutaj też są, kupię sobie. Zajebiście. No kupię sobie płytę. Wy też możecie kupować w każdym Empiku płytę kamerzysty. Ja sobie sprawię taką w podwójnym opakowaniu. Okej, okay, muszę iść sam, bo Marek boi zapuszczać się w takie miejsca. W każdym razie, no jest grubo, rzeczywiście jest grubo, mewy latają. Widzicie, co się dzieje. Że tutaj olejnik po prostu się zaszył, jak zwykły narkoman i siedzi. No ciężko, 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 ciężko. Muszę go znaleźć, ale nie mam pojęcia, gdzie jest. Chyba będę musiał wejść do tej klatki, bo ten adres mi podali. Niby tutaj jest zerwana tabliczka od adresu, ale tutaj jest numerek, więc powinno to iść w tą stronę. Także najprawdopodobniej jest to ta brama. Jezu Chryste, okulary. Coś tam jest? Jezu. Olejnik! Co ty tu robisz? Jezu Chryste! Nie, mój kamerzysta, co tam?
Co tam, czemu mi czapkę ukradłeś? Nie ukradłem, pożyczyłem. To oddawaj. Nie, no później. No nie, oddaj. No później ci oddaj dam. Czapkę. Nie, no później ci dam. Co tu robisz? Narkotyki bierzesz? Nie, siedzę sobie na rewirku. Daj czapkę. No potem ci dam, masz na głowie. Miałeś się być ze służącym. No to chodź. To czemu uciekłeś z chaty? Nie uciekłem. Jak nie uciekłeś? No a co, wróciłeś, miałeś sprzątać. Przyjechałem na chwilę tylko. Wyjdź stąd już, chodź, idziemy. Dobra, dawaj, szybko to załatwimy. Ty boleszcza na łeb. A gdzie Marek? Marek się bał tutaj wejść. Co ty gadasz? Czemu? Przecież normalna dzielnica. Normalna? No, a co nie? Nie wiem, w każdym razie wiesz, widzimy się już na miejscu, tak? No dobra, to jedziemy teraz? Tak, jedziemy. Tylko my przyjechaliśmy R8, także się nie zmieścisz. Musisz podjechać na miejsce, ja ci wyślę współrzędne, tak? No dobra. I oddaj tą czapkę. No dam ci, na miejscu ci dam. Nie, nie, masz mi. Nie wierzę ci, oddaj mi tą czapkę. Jezu Chryste. Widzimy się na miejscu. No to dawaj, a, no to napisz mi, to już będę się tam kierował. Dobra. Dobra, siema. Dawaj, Pipo, no co? Co? Strasz w gacie? Idę, k***a. Strasz w gacie cały czas. Chyba jestem. Ale spokojnie, za chwilę, jeszcze nie, spokojnie. Już, na salkę. Pójdziecie i tam sobie wyjaśnię, tak? Idź, Pipo, obstrańcu. Ty do niego tak mówisz, mam nadzieję. No do ciebie, bo strasz w gacie. Co się dzieje? No pa, Orenik strasz w gacie, weź go tam na ring przenieś. No zaraz go przyniosę. Niech się przebierze, przecież nie będzie w butach na matę wchodził, no co ty gadasz, no. A z gacią on... Dobra, przybieraj. Z kim on? To sam się przebieraj. Oni będą. Będą się klepać, tak? Tak, a ogień dwóch na raz? Nie? Jak chcesz, ale to dobra, później, najpierw oni odbierają. Ja idę się rozgrzewać. No dawaj, dawaj. I co, będziecie się bić na serio? No a co? A ty nie tyle sędziujesz, na? Posędziować, no. Zajebiście, wszystko ogarnię. Ale tutaj tak. Masz takie jakieś najmniejsze rękawice, jakie masz, bo oni chcą takie na... Takie d***ane tam dychy, co są rozd***one jak stary. Żeby bolało. Żeby bolało, na maksa. Najgorsze, tam najgorsze jakie są. Łooo, słyszycie? I co, jesteś obstrany czy nie? Nie za bardzo. A na niego. A ty? Kał mu leci z dupy. No co ty tego? Brozo na spodnie ma. Obstrałeś się, serio? Ty jesteś niepoważny jakiś, Marek. Ale obstrałeś się? Musimy się przebrać i ja go tam rozp***am bez ringu. Ale obstrałeś się czy nie? Obstrałeś. Daj mi się przebrać i ja go tam na ringu rozp***ale, tak? Ja. Obstrałeś? Mówi chociaż, że cię rozwali na ringu. Wierzysz w to? A, będzie się działo. Ja jestem, powiem ci, że jestem ciekawy. I najlepsze... Kogoś wyniosą. No tak. Trzy rundy. Ale to nie jest ustawione. W ogóle. Oni się naprawdę będą napieprzać. Dobra, no. Jak mają sobie coś do wyjaśnienia, to najlepiej w ringu. Ja to chodź. Dam rozp***ane rękawice i się będą napieprzać. Proszę. Że niby gołe pięści. Prawie gołe pięści. Jezu. Dobra, tam grywać. Dawaj, ci na kolej tę rękawicę. Ja cię kręcę. Ty, taka rękawica to... Nie, to ja bym powiedział, że zakładał wiki. Przecież to na gołe piąchy lepiej. Nie założę gołą piąchę pod rękawicę. No właśnie, a nie Pipo jedno. Beznadziejny jesteś. My jesteśmy ogólnie po stronie chyba służącego, tak? No tak. Jak boisz się? Nie boję się. Trzeba tu przymierzyć wszystko. Olejnik. No? To chcesz go rozwalić? Serio? Nie przyjechałem na marno. Dobra, 3 minuty. Olejnik i co? Już zaczynamy? Lecimy. Dawać! Ja cię wlecę! Olejnik się zesrał już! Olejnik pała! Ujel! Ej, no co jest? Jest to luba, da, to jest to. Yes. Ty, oni się na serio nawalają. Olejnik jak wleciał. Jak tak szybko. O Jezu. Zaraz pójdzie luź, nos będzie połamany zaraz. Właśnie ten podołać. Ło, ale weszło. W rękę. Ale ostro. Dobra, ale weszło. Yeah. Ale ostro. Ale ostro! Ja myślę, że bez kopów, panowie. Bez kopów, na piąchy! Same łapy. Ale gardę trzymajcie, ja tak. Ale weszło! Nie mogę! Ale olejnik się ostrał! Olejnik i z***ka! Ale weszło! Ile tam się zostało? Jeszcze mają 20 sekund. Dobra, dawaj. Ostatnie 20 sekund. Bierzaj z niego! Ale weszło! O Jezu! O Jezu! Dobra, jest! Już chyba wyjaśnione. To dali po razie. No to na koniec pionę sobie przybicie po prostu. A kto wygrał? Ja myślę, że... Remis. Kto grał, to zajebicie ten? Zajebicie. I co? Wygrał, bo ktoś musi wygrać. Czekaj, na wołowcu było równo moim zdaniem, teraz zapasy nie zrobią. No, o! Kto kogo wyjdzie do ziemi? Tak. Same zapasy, czy na i kto kogo wyjdzie na ziemi, to wygra. Tak, dawaj. Kto leży na ziemi, wygrywa. Do obalenia. Bez ciosów, samo obalenie. Boks było równo, jeden drugi papier. Ten, kto leży na plecach, przegrywa. Jezu chry. Dobra. Przecież no nie wiem, bo jeden i drugi się wygrywa. No ale ja bym się starał. Ale ja bym się starał. No to jeszcze raz. Jeszcze raz.
Jeden musi leć, drugi star. To co to będzie? Co to będzie? Olej! O Jezu! Wyciągnijmy za koszulę. Nie wolno go wyciągnąć. Już fauluj! Fauluj! Nie. Faul. Jeszcze raz. Tak. O, był faul. Ale emocje. Jak na ciebie. Normalnie. A w nogi nikt nie wiedział. Wiedź w nogi! W nogi wjeżdżaj! O kurde, co się teraz dzieje? Co się teraz dzieje? Niemożliwe! O Jezu, Boże! Góra. Olejnik! Jest! Zostanie chłopaki równo. Tak, myślę, że równo, myślę, że trzeba dać remis. Moim zdaniem on wygrywa. Albo jedno obalenie ze sprowadzeniem do parteru, czy to samo, plus jeden faul, no nie wiem. Moim zdaniem równo ja robię. Ja bym na remis dał. Ja bym też dobrze. Łatwo bym wygrał, nie? Nie wiem, dla mnie to jest remis. Moim zdaniem łatwość. No to co, Olejnik, nie wracasz na kanał, jak jest remis? Spoko. Ale masz ten, mordę rozwaloną, bez kidu. Rozwalił ci twarz, pokaż. Nie. No jak nie? Cały Weszły dwa. Weszło. Niego też i to nie jeden. Jeden i drugi też. Tak. Pokaż, masz rozwaloną twarz? Nie. Pokaż. Masz prawy bok, tu masz. To czerwone jest od ocierania się, człowieku. A tu weź pokaż, Olejnik. On cały pobijany. Tu ci weszło, tu, na masz limo? Limo. Będzie limo, nie? Będzie limo, 100%. A weszło na oko, czy na weszło na dziąsło? Zobacz. Nie ma dramatu. Bywało gorzej. No nieważne, dziękuję ci bardzo, Marku, że zabrałeś mnie na tak świetny kabaret. Dawno się tak nie uśmiałem. Dziękuję bardzo, wracam do treningu. Już, wypad Olejni. Jeszcze no wyjazda nauczaisz? Olejni, co ty robisz? Weź mu, kurde. Pogarnijcie się, co wy robicie? Olejni. Weź się, kurwa. Olejni, już, wąs, wypad. Widzimy się na Fejmowa, rozumiesz? No, no wyjazd stąd, wyjazd stąd. To wyjeżdżaj. Przecież on ma łeb rozwalone. Tak? To ty dopiero masz. Co mam? No zobacz, jak jesteś obity. No bo dostałem jednego. A, jednego. No nie? Chyba 10. Dobra, wiesz co, Olejnik, nie upokarzaj się już bardziej. Do widzenia. I co, Fejmy ma, tak? Normalnie. Yes. A przemoc do niczego nie prowadzi, naprawdę. Tylko się poobijaliście. No ja mówię jeszcze bardziej. Idzie stąd czy co? Nie. Wiesz, dobra, go... uspokójcie się, niech się ubierze spokojnie, tak? Marek, jak po treningu? Ja? No. Zajmijcie. No ty co? Gdzie ten śmieć jest? Poszedł sobie w końcu? No ja teraz Olejnik. Gdzieś tam stał, nie? Wyjdę. Co ty z Olejnikiem? No co dopiero dostanie. Już raz dostanie, drugi raz. Ty byś go rozwalił bez hitu, nie? No zniszczyłbym go. A nie, ty miałeś z nim problem. Ja miałem z nim problem? No miałeś z nim problem. Człowieku, po pierwsze, on trenuje już ile, ze 3 miesiące? Pół roku trenuje. Pół roku trenuje. A ty tak? W ogóle? A ja w ogóle nie trenuję. Po drugie, pierwszy raz na ringu szedłem, tak? No nigdy nie trenowałem. To źle było? Człowieku, jak ja bym mógł bez hitu, nie chciałem mu krzywdy zrobić, ale jak ja bym go tylko tak złapał kolano, łeb bym mu rozwalił, czaisz? No. Ale zostawię to sobie na Fame MMA. Co, co chcecie na Fame MMA? Serio się bić? Normalnie, przecież no to frajer. Będą te pełne zasady, a nie tylko boks. Będą łokcie, kolana. I coś, zabijesz go? No może nie zabiję, nie? Ale co? Dla ciebie to jest frajer, czy co? No frajer, kurwa, zwykły co. A dla ciebie kim on jest? Czeku! Zostawili go na chwilę w domu i podpierdzielił ci czapkę. I to jest człowiek z zasadami? Że on ci z domu rzeczy wynosi? Jak? Dobra, jedziesz czy co robisz? No jadę. No to co? A on se wróci, tak? Autobusem, czy co? No chyba tak. No i bardzo dobrze, kurde. A gdzie w ogóle jest Rusema, Marek? Rusema? No. O kurde. Nie, my musimy podjechać pod Rusemę. No nie, dobra, lecimy. Tylko sobie przypomnij, gdzie jest. Pożegnaj się z widzami. Kurde, samochód. Pożegnaj się z widzami. A człowieku, jak go ktoś ukradnie? Zamykałem go? Zamykałeś go? No auto za bańkę zostawiłeś otwarte? Ja pierdzielę. Dobra, jedź po tą Rusemkę jeszcze, póki ona jest.